Wiadomości z Małopolski. Rozmowy samorządu powiatu tatrzańskiego z samorządem województwa małopolskiego na temat regulacji prawnych i zamiany własności działek w Zakopanem mają swój efekt w postaci listu intencyjnego z deklaracjami obu samorządów, podpisanego podczas sesji Rady Powiatu Tatrzańskiego w Zakopanem. Finalnie, jeśli transakcja się powiedzie i województwo małopolskie stanie się właścicielem działki, gdzie zlokalizowany jest zespół szkół mistrzostwa sportowego, to województwo ma utworzyć tam kompleks służący nowoczesnym metodom treningów sportowych. Na tej działce powstanie centrum treningowo-naukowo-badawcze, bo sport idzie bardzo mocno do przodu z tunelem aerodynamicznym, ale też do szkoły trzeba będzie zakupić jeden lub dwa duże autobusy, które po prostu nie tylko będą przewozić zawodników, jak teraz te małe busy i sprzęt, ale również pewne zaplecze laboratoryjne do wygrywania po prostu zawodów albo stwarzania lepszych warunków do wygrywania tych zawodów. List intencyjny zakłada też uporządkowanie kwestii własności działki, na której zlokalizowano Muzeum Tatrzańskie oraz działki przy Zespole Szkół Budowlanych. W efekcie możliwe ma stać się przekazanie powiatowi środków finansowych, dzięki którym powstanie zespół edukacyjno-warsztatowy na miejscu obecnego internatu. Stworzymy nowoczesny kompleks, który będzie polegał na wybudowaniu parkingów podziemnych dla nauczycieli i uczniów zespołu szkół budowlanych, na wybudowaniu nowoczesnej bazy warsztatowej, która umożliwi ćwiczenie w różnego rodzaju technikach i technologiach budowlanych dla uczniów tej szkoły, na wybudowaniu auli szkolnej, bo takiej nie ma, sali konferencyjnej, no i nowoczesnych sal już na samej górze z widokiem na Giewont do prowadzenia różnego rodzaju zajęć przedmiotowych, bo w tym starym, zabytkowym, 140-letnim budynku takiego miejsca nie ma.